przewodniczącego Rady Dzielnicy. Chciałbym może zgłosić, żebyśmy dzisiaj wybrali zarząd. Czyli wnioskuję, składam wniosek formalny o rozszerzenie porządku. Składam wniosek przeciwny, proponuję, żeby wybór zarządu dokonać na pierwszym posiedzeniu Rady. Przegłosujemy, proszę Państwa, wniosek pierwszy. Jeżeli mogę, celem uzupełnienia. Proszę Państwa, zebraliśmy się na pierwszym posiedzeniu celem wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady i wydaje się, że to jest temat optymalny. Natomiast z taką i w takiej intencji przybyliśmy tutaj. Natomiast rozszerzanie jest nieuzasadnione ze względu na to, że powinniśmy się spotkać w Radzie Dzielnicy i tam dokonać wyboru zarządu, wyboru komisji rewizyjnej, ewentualnie komisji problemowej. Dziękuję. Ja bym uparła wniosek, żeby zrobić dzisiaj, bo dwie bardzo ważne sprawy mamy do omówienia na najbliższym naszym spotkaniu i nie wiem, czy to nam się wszystko. Na pierwszym spotkaniu Rady, bo dwie bardzo ważne rzeczy są. Jeżeli mogę celem ad vocem. Ja rozumiem intencje, bo tu jest krótki czas, biega się już szereg, że tak powiem, okoliczności związanych z przygotowywaniem wniosku. Dzielnice Kultury to jest raz, dwa, budżet obywatelski, trzy, trzeba rozpocząć już działalność w kierunku ewentualnego Dnia Dziecka, albo jak ktoś to nazywa festyn i tak dalej, bo to jest też temat. Ma Pani, że tak powiem, rację z tym, że wydaje mi się, ja rozumiem, wydaje mi się, że my jako wybrani powinniśmy się co najmniej spotkać wcześniej, tak jak to miało miejsce, bądź trzeba było co najmniej zaprosić jednego przedstawiciela z góry. Zostaliśmy w tym pominięci i miałbym prośbę, ja przepraszam Pani Radna, że zabieram głos. I miałbym po prostu prośbę, aby do pewnych spraw podchodzić naprawdę, bo my w Radzie Dzielnicy w sześciu czy sześcioro jesteśmy już od wielu kadencji. Podchodzić do pewnych spraw z jakąś troszeczkę taką informacją, nie kombinować. My służymy mieszkańcom, jesteśmy, ja przepraszam, że to mówię, my jesteśmy działaczami społecznymi w oparciu o statut, jesteśmy ciałem jakby doradczym prezydenta, a jednocześnie reprezentujemy swoje trzy, że tak powiem, ośrodki, czyli trzy osiedla. Są to Górki, jest to Widok, jest to Poręba i jesteśmy w aktualnym stanie prawnym zamknięci już ze względu na złożenie wniosku na 28 Radę Dzielnicy, czyli Czuby, Węgryn i tak dalej. Także zamykamy się w tym obszarze i prosiłbym Państwa o podejście naprawdę takie, jakby przyjrzymy do pewnych rzeczy. Dziękuję. My musimy się częściej spotykać. Spotykaliśmy się do tego. Ja jestem przeciwny temu. Myślę, że to jest dobry moment, abyśmy przegłosowali z tego wniosek formalny. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o wybór przewodniczącego i całego zarządu? Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad? Tym samym wniosek uzyskał bezwzględną większość i nasze pierwsze posiedzenie zostanie rozszerzone. Ja chcę zauważyć, że otrzymaliśmy informację bez żadnych tutaj, ja rozumiem, uzupełnienia, ale nie chciałbym, że tak powiem, w tym układzie dokonywać, chociaż może są pewne rzeczy uzasadnione, dokonywać od razu wyboru. Czyli mamy ustawione spotkanie. Mam to tak rozumieć, że mamy ustawione spotkanie i nie mamy co robić jako przedstawiciele góry. Także jeżeli Państwo w ten sposób stawiacie, to my opuszczamy obrady i sobie Państwo wybierajcie to, co chcecie, tak jak uważacie, a my stajemy się
jakby radnymi zbytecznymi, bo my nie chcemy być piątym kołem u płotu, bo też rozumiemy określoną liczbę mieszkańców i chcielibyśmy... Nie ma potrzeby się tak, ale nie możemy przepraszam bardzo, proszę panów o chwilę spokoju, chwilę uwagi. Rozdział czwarty statutu Rady Dzielnicy, określający tryb pracy Rady i Zarządu. W punkcie siódmym mamy taką treść. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.